Kochane seniorki i drodzy seniorzy, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie. Pierwsze nowokuckie senioralia. Już 21 sierpnia, w sobotę, właśnie tu, na placu przed Nowokuckim Centrum Kultury od godziny 14:00 istne miasteczko dla seniorów. Miasteczko, w którym wiele stref. Strefa zdrowia, strefa fit, strefa kulinarna oraz strefa kultury. Będą Państwo mieli okazję do tego, aby bezpłatnie skorzystać z badań, z konsultacji, z porad, chociażby z dietetykiem czy też innymi specjalistami. Będzie również świetna okazja do tego, aby porozmawiać o zdrowym odżywianiu ze znakomitą i zapewne znaną Państwu Ewą Wachowicz. No i strefa kultury. Na naszej scenie również nie braknie atrakcji. To pokazy, to popisy, to wspaniałe występy artystów również związanych z Nową Hutą. Drodzy Państwo, zdradzę Państwu, że również będę miał tą ogromną przyjemność zaśpiewać dla Państwa, ale mam głęboką nadzieję, że zaśpiewamy razem, bo oczywiście zaproszę Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych polskich piosenek, zwłaszcza tych piosenek ukochanych przez seniorów. Zaproszę Państwa do śpiewania, ale i zaproszę Państwa do tańca. A co zatańczymy, dowiedzą się Państwo już 21 sierpnia. Drodzy Państwo, przybywajcie z przyjaciółmi, przybywajcie z rodzinami, przybywajcie z wnukami. Niech będzie nas jak najwięcej tego dnia. A pierwsze nowokuckie senioralia zakończymy w iście tanecznym kroku, do którego porwie nas wszystkich znakomita DJ Wika. Dlatego bądźcie Państwo z nami, a zapraszam Państwa w imieniu swoim i w imieniu organizatora, którym jest Urząd Miasta Krakowa. Natomiast pomysłodawczynią i inicjatorką pierwszych nowokuckich senioraliów jest pani radna dzielnicy 18, radna miasta Krakowa, pani Bogumiła Drabik. Zapraszam Państwa serdecznie, bądźcie z nami, bo naprawdę warto. Jakub Oczkowski.